Firma Gryf z Żukowa, która od półtora roku pełni w Tczewie funkcję miejskiego przewoźnika, pozostanie z tczewianami prawdopodobnie jeszcze przez 2 lata. Po tym, jak wygasła pierwsza umowa, ratusz na drodze negocjacji podpisał nową, tak zwaną umowę zakłóceniową. 1 lipca 2019 roku po raz pierwszy na ulicę Tczewa wyjechały autobusy spółki Przewozy Autokarowe Gryf z Żukowa. Wcześniej przez ponad 7 lat tczewian woziły autobusy Meteora. Gryf jako nowy przewoźnik został zobowiązany do odmłodzenia taboru. Dodatkowo firma zapewniła możliwość wyszukiwania połączeń w aplikacji mobilnej oraz niektóre autobusy wyposażyła w klimatyzację. Umowa z Gryfem była przewidziana jedynie na 1,5 roku, ponieważ po upływie tego krótkiego kontraktu ratusz zamierzał wprowadzić umowę znacznie dłuższą, funkcjonującą już ze wspólnym biletem dla całej aglomeracji trójmiejskiej. Mowa o bilecie Fala, przygotowywanym przez spółkę InnoBaltica. Nasz widz spytał poprzez program pytania do prezydenta, jak to możliwe, że obecnie w styczniu 2021 roku po ulicach Tczewa nadal jeżdżą autobusy Gryfa, skoro umowa z żukowskim przewoźnikiem wygasła 31 grudnia. Mirosław Pobłocki wyjaśnił, że dzieje się tak, ponieważ podpisano nową umowę. Planowaliśmy, że od 2021 roku ruszy karta metropolitalna i przygotowaliśmy taki duży 10-letni przetarg. Niestety karta nie ruszyła, są tam pewne takie problemy organizacyjne. Zmarł prezes InnoBaltica, co spowodowało, że musieliśmy jakby przesunąć moment wprowadzenia tego dużego przetargu i ten okres przejściowy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, to się mówi tak zwana umowa zakłóceniowa, została podpisana z firmą Gryf nie już w drodze przetargu, tylko w drodze negocjacji. Jest to zgodne z ustawą, zgodne z prawem, także od 1 stycznia 2021 roku nadal firma Gryf świadczy usługi komunikacji miejskiej. Dopytaliśmy prezydenta, jak długo będzie obowiązywała umowa przejściowa i na jakich warunkach będzie realizowana. Najprawdopodobniej do końca 2022, ponieważ zakładam, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to od 1 stycznia 2023 wchodzi w życie ta duża umowa 10-letnia z tymi nowymi wymaganiami, z autobusami elektrycznymi itd. itd. Jeżeli chodzi o tą umowę przejściową, tak, są dokładnie te same warunki finansowe, jakie były do tej pory. Prezydent przypomniał, jakie będą warunki nowego, przyszłego kontraktu, który będzie obowiązywał przez 10 lat. Zwracam uwagę na to, co już wspomniałem. W tej nowej, dużej umowie muszą się pojawić autobusy elektryczne. To będzie przynajmniej 5 autobusów elektrycznych, których koszt zakupu no niestety poniesie przewoźnik, co na pewno będzie miało wpływ na kwotę, którą będziemy musieli płacić. Jaka to będzie kwota, powiem szczerze, nie wiem. Mamy jeszcze praktycznie 2 lata czasu. Dużo rzeczy się może zdarzyć, łącznie z tym, że Sejm w ostatniej chwili może zmienić ustawę o elektromobilności.